cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mixer, a ze mną jest... Siemaneczko! Kolega Brajanek dzisiaj jest niewyspany, prawda? Tak, jestem bardzo niewyspany. No, nie jest głodny jak to na którymś odcinku, jest niewyspany dzisiaj. Tak, dzisiaj jestem niewyspany i mogę mało mówić, chyba że się pobudzę jakoś. No Bartek, na motor wyszedłeś. No, no to ty musisz się pobudzić, no. Wiem, od razu lepiej, no. Prawo pewnie. O, jedziemy. Co nie? Lekko się czuję. Od razu takie pobudzenie, takie orzeźwienie, takie. Patrz, 17 groszy będzie, no. Tankuję, no pełno. Zaraz autem przyjadę jeszcze. 5,17. Diesla masz, nie benzynę w aucie. Ja stary, ale ja. No nie wiem, no tankuj sobie. Nie tankuję, ja muszę wyjeździć do końca, bo mam niemieckie paliwo jeszcze. Jeszcze Giggs jeszcze w Polsce nie był tankowany. Martel, podświetlone było tylko 17 groszy, więc płacę 17 groszy, nie rozumiesz tego? Ty no jak tak, to ja zaraz zatankuję. No 5,47, ktoś burżualnie tankował. Co? No 5,47. Gdzie ty? A, wow. Panowie kontrolę jakąś prowadzą. Ktoś zaszalał. I cyk! Do dziureczki. O, ja sobie schowę sznureczki, żeby mi znowu nie biły po kasku. Dajcie znać w komentarzach, czy tankujecie motor siedząc, czy stojąc. O, dajcie znać, tak. I zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie tutaj tym czymś. Chodź tu maleńka, no muszę cię od przodu zobaczyć. Dobra. Teraz już wiecie, gdzie kolega Brajanek chowa portfel? To jest jedyneczka, smak dzieciństwa, gdy oglądałem bajki. Smak dzieciństwa, smak jedyneczka, jedyneczka. Ale nie pamiętam, jak to dalej leciało. Możecie napisać, jak to dalej leciało. Dzień dobry, z jedynki. Pozdrów panią kasjerkę. No pozdrów Bartek, no. Pozdrów panią kasjerkę. Bartek. No nie wstydź się. Nie wiedziałem, co do mnie mówi, więc powiedziałem nie. Coś tam pierdzieli? Nie, dziękuję. No nieźle. No co miałem powiedzieć, jak nie słyszałem? Czemu nie słyszałeś? No bo gadałeś, Dymilu. Ale ty masz fajne kombi, Bartek. Dzięki, Bartek. Napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się kombinezon kolegi Brajanka. O, wy już macie tyle rzeczy do napisania w tym komentarzu, że ja nie wiem, jak wy to ogarniecie. Będą litanie do Mixera i Brajanka. Ale jak napiszecie wszystko, to dostaniecie serduszko. Pani kasjerka nawet ładna była. A no mówiłem, żebyś ją pozdrowił. Już ją pozdrawiałem, jak tankowałem auto, ale nie wiem, znaczy ona mi życzyła miłego dnia, jak tankowałem auto tu. A ty powiedziałeś pozdrawiam panią. Nie, ja powiedziałem dziękuję wzajemnie. No i się uśmiechnąłem, żeby wiesz, tego. No, ale to ty teraz... taki bajeran jesteś, Bartek. No, raczej, ale wiesz, teraz miałem helmeta na łbie. To pewnie cię nie poznała. No o to chodzi. Ale może po karcie poznała, bo tą samą chodziło. No a jak kobieta po karcie chłopaka poznaje, to? Ale nie. To ma przyszłość. Ale nie, chodzi mi wiesz, po wyglądzie. No. Nie o pojemności, bo dawno mi dłużej. To jak tam na minusie, to po pojemności na pewno by cię nie poznała. Marcin, jakie ty masz zdanie o kobieta? Nie no, przecież ja tak tylko żartuję. Dobra. Zostaje coś widoka, spadło i miękuje, no, że szlak by to trafił. A od czego pan ma szybkę? No mam zamkniętą, geniuszu. A to ja nie wiem, jak ci to wpadło do... Ja też nie wiem. I nie wiem, gdzieś ty się podział. O, jesteś, widzę cię. O, jestem drugi, haha. A tutaj pan...
który jedzie za mną, a nie, to pani jedzie za mną. Pewnie się nie spodziewała, że będę drugi. Kupujesz motocykl i panie kasjerki zaczęły cię pozdrawiać. Nie, no to jest tak, że jak się kupuje motocykl, to tak, oczekiwania, jak to bywa na tych zdjęciach, że jest tam motocyklista, wokół pełno dziewczyn, a rzeczywistość... Nie warto nieść tam je kasku. No nie, nie, nie. A rzeczywistość jest taka, że stoi sobie gdzieś tam zaparkowany motocykl, motocyklista schodzi z niego i tylko pełno pytań. Panie, a ile żeś pan za to dał? Panie, a ile to pojedzie? Panie, 300 wyciągnie? To takie oczekiwania VS rzeczywistość. Gdzie? No mówię, że... A! Panie, 300 pojedzie? No tak też bywa. Ja tak miałem kiedyś. Ja miałem z NSR-ką. Stała SV-ka znajomego takiego, Krzycha. I stała moja NSR-ka. Przychodzi sobie jakaś tam pani z facetem, tak się patrzy na tą SV-kę. To jakieś małe jest, to jakieś małe, to nie. Patrzy na NSR-kę. Ale to jest 650, ja ci mówię. Albo 700, to jest 700, 750 chyba. To jest 750, to nie, 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 600 to nie, 750 to jest. Taka pani znawczyni była, przeszła, to ja cały w śmiechu, znajomy wychodzi, bo był w banku, pyta się, o co mi chodzi. A ja mówię, że taka pani była i mówiła, także NSR-ka to taki potężny motor. A SV-ka to takie to złapie. No właśnie. Ty właśnie, czemu my nie ominiemy tego korku? A po co się spieszy? Gdzieś ci się spieszy? Nie. Czy problem masz? Nie. Od czego zacząłeś, Bartek, jeździć? Ja? No. Znaczy, no kiedyś to sobie jeździłem na Rometach, Simpsona, nie? Nie, no kiedyś tam trochę na CBR-ce brata, takie bardziej początki. R125. A teraz R6. Przepuszczamy, no gdzieś ty stanął, poza linią stanąłeś. Jak ty możesz? No? Oj, kurde. No gdzie? Nie wjechałbym. Ja sobie tak tylko przygazowałem. Ta pani tak znienacka po prostu weszła. Bym się jej w ogóle nie spodziewał. Nigdzie się pchasz? Nigdzie się nie pcham. To ty mówisz, że od R125 zacząłeś, tak? Tak. A ja zacząłem od Rometapony. A wiesz, co to Rometpony? Nie. Pony wiem, co to jest. A Rometpony? Nie. Jak to nie wiesz, co to Rometpony? No wiem. To jest motorynka, bo być może nie każdy wie. No. Ja sobie zacząłem od tego motorka, później było... Oj, dobra, pan sobie jedzie. A, dziękuję, pan nie przypuszcza. Później był Kingway Colibers. 125 miałem powiedzieć. To był Kingway Coliber 50. Nówka sztuka prosto z salonu. Później Yamaha Aerox, nie nówka sztuka, nie prosto z salonu. Później Honda NSR 125. Później GSX-R 600. A teraz GSX-R 600, tylko czarny, nie niebieski. Czy ciebie też irytują ludzie? Jacy ludzie? Gdzie? Jak uważają siebie za takich bobów w mieście i wchodzą ci wszędzie, gdzie się da? Na pasy, no. Znaczy nawet myślałem o tym zrobić odcinek. Opowiedzieć trochę o tych ludziach, co nie? No, bardzo mnie to denerwuje. Bo niby mówią, że w piesi mają wszędzie pierwszeństwo. A moim zdaniem nie do końca tak powinno być. Stary, mam za szeroką literkę, nie przyjadę. Serio? No. To złóż.
ktoś powie, że pieszy ma pierwszeństwo, no wszystko spoko, tylko że... No ale to taki pieszy ma do autobusu albo stary... Jaką ma szansę właśnie, pieszy VS versus auto, no nie ma żadnej szansy. Ja, dlatego ja uważam, że to bardziej powinien ten przechodni uważać, bo czasem auto po prostu spokojnie nie zauważy ich. Dokładnie. Mają mniej szans, mają zerowe szanse w takim auto. No, ale to już jest temat na osobny odcinek. Jedzie kolega Brajanek, siema. O, ty. Bo się zapatrzyłem na ciebie. Nie wiem. Tak się rzucasz w oczy, kurde. W tym kombinezonie, a pan nam ładnie zjechał. Dziękuweczka. Bardzo miło z pana strony. Czy pani? Może pani jechał. Bo ja często mówię pan, a później się okazuje, że pani to jest. No dobrze, dobrze. Spoko. Młody to operatywny. A za chwilę pokażemy wam, kurde, miejsce spotkań częstochowskich motocyklistów. Matka 321 Zielone, go! O, KFC Częstochowa Aleje przy Placu Biegańskiego. Tutaj zawsze spotykają się motocykliści z całej Częstochowy. Czyż nie? Zawsze. Idziemy po prostu. Rozłączyło nas. No. Idziemy po dopicie? No możemy iść po dopicie. Dobra. Także my idziemy sobie po picie, zaraz się widzimy, cześć. Wróciliśmy! Napojeni! Kolega Brajanek zakłada kask, zaraz się z nami połączy. O, już się z nami połączył, siema, siema. Siema. Nie. I co, my lecimy się dalej przejechać po mieście? No dawaj na tą złotą. Na złotą się skoczymy. Ty Bartek, bo ja miałem taką propozycję dla ciebie, a właśnie wyciągnąłem... Oj. No to robię, no. Jaką propozycję? Abyśmy się przejechali... No. Do Krakowa! Teraz? Nie teraz. No, ale mogę jechać. No, szlaczkiem Orlignia, co to ty myślisz? Dobrze. Tak? No. No to Sztosik. To widzowie, powiedzcie, co wy na to, abyśmy się przejechali z kolegą Brajankiem do Krakowa szlakiem Orlignia i po kolei pokazali każdy zameczek po drodze. Niech widzowie, macie teraz właśnie takie, o, dwie minutki na napisanie komentarza, co o tym sądzicie? My sobie będziemy... Będą stare pisać komentarze. No, dobra, to dajcie po prostu znać jakoś, czy chcecie, łapką w górę, komentarzem, czymkolwiek i tyle. Czy chcecie, żebyśmy sobie właśnie tak się takiego tripa walnęli, nagrali wam, pokazali cały ten szlak Orlignia, ponieważ mieszkamy w Częstochowie, czyli tam, gdzie się właściwie zaczyna, czy kończy szlak Orlignia, nie wiem. Nie będę kłamał. No, albo się zaczyna, albo się kończy. W każdym razie mieszkamy na jednym z końców, bo kij ma zawsze dwa końce. Droga... W lewo? Dobra. Także możemy wam coś takiego z wielką chęcią nagrać. To bo chyba na tyle w tym odcinku. Także trzymajcie się, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Kolego Brajanek, weź no pomachaj do kamery. Kolego Brajanek wam macha. Ja też wam macham, siema. A ja nie kończę odcinka. Także trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć!